Kapelusz pani misi, fikołek. Przygotujcie sobie papier A4, dosyć sztywny, dwie kartki. I przecinacie za chwileczkę tą kartkę A4 wzdłuż na pół. Może być na pół, może być troszeczkę mniej. Ponieważ my robimy ten kapelusz dla naszej pani misi, więc ona ma bardzo małą głowę. Ale jeżeli będziecie robić dla siebie, to znowu pamiętajcie, że musicie sobie odmierzyć wielkość waszej głowy. I jak zwykle zszywam i mam taki rulonik. On jest troszeczkę szerszy niż rulonik z papieru toaletowego. Tak, i teraz końcówki poprzecinałam sobie w paseczki i zaginam je. To nam będzie służyło do tego, żeby przykleić górę kapelusza. I robię takie przegięcia, każdy pasek osobno, żeby się starannie przygiął. Tak. I teraz biorę drugą kartkę A4. Muszę dwa razy odrysować naszą wielkość. Tak, i odrysowuję. To będzie część, która będzie przymocowana od dołu kapelusza, która będzie rondem. I wycinam sobie wokół tego kółeczka odrysowanego takie duże kółeczko, które będzie rondem kapelusza. Tak, teraz odrysowuję jeszcze jedno kółeczko, które będzie górą kapelusza, tak żeby tam nie wpadał żaden deszcz do środka, żeby chronił głowę. Kapelusz przede wszystkim służy do tego, żeby chronić głowę przed deszczem, słońcem, może zimnym. I odrysowałam sobie, teraz muszę to wyciąć. I powstaje kółeczko. Tak. Jeszcze jedna ważna rzecz. Muszę wyciąć w naszym rondzie dziurkę. Tak, żeby można było tam włożyć głowę. Tak. Robię to w taki sposób, że zginam sobie to kółeczko, które wycięłam na pół. Wycinam dziurkę nożyczkami. I tą dziurkę musicie zrobić tak w miarę okrągłą i trochę mniejszą od tego kółeczka, które jest narysowane. Tak? Bo tam wciąż jest to kółeczko, które jest kształtem naszego kapelusza, wielkości naszego kapelusza. Tak? I teraz znowu wycinam paseczki, takie do zaginania. I te paseczki wycinam od środka do narysowanego przez nas kółka. Tak, będę je też później zaginać i one będą nam służyć do tego, żeby przykleić to rondo do tej głównej części
kapelusza. Teraz zaginam je. Tak, widzicie, co powstaje? Kółeczko z takimi ząbkami wgiętymi do góry. I właściwie mamy już trzy główne elementy kapelusza. Pozostaje nam skleić to, połączyć wszystko razem, no i udekorować. Tak. Tak, i nakładamy klej, zaklejamy kółeczkiem górną część kapelusza. Oczywiście jak zwykle trzeba będzie to zrobić bardzo precyzyjnie. I doklejasz kółeczko do górnej części. Od środka kapelusza będziesz musiała lub musiał troszeczkę to poprzyciskać, żeby dobrze się przykleiło. Tak, jeszcze troszeczkę doklejam, za mało kleju dałam i za chwileczkę jeszcze rondo, również tymi paseczkami do środka włożysz. Ja jeszcze spróbuję sobie troszeczkę wzmocnić górę, dodam tam kleju i wytnę takie kółeczko, które wzmocni mi od dołu tą górę, tak żeby się wszystko trzymało. Wytnę sobie kółeczko z szarego papieru. Można zgiąć kartkę na cztery części i ten róg, który pozostanie z wszystkich czterech części, wyciąć. I już mamy kółeczko. Ono mi chyba troszeczkę za duże wyszło, więc muszę je znowu na cztery złożyć i odrobinę zmniejszyć. Tak, już klej wpuściłam do środka i teraz przyklejam od środka, żeby jeszcze odrobinę wzmocnić nasze rondo. Przepraszam, nasz kapelusz, bo rondo to jest ta część, ta taka największa, która zasłania twarz przed słońcem. Tak, i pozostało nam doklejenie właśnie ronda. Tak, i smaruję klejem wszystkie wystające ząbki od tej strony, która będzie wchodziła do środka naszej korony kapelusza, bo ta część, którą się wsuwa na głowę, ta wyższa, nazywa się korona. I
i wsuwamy wszystkie te ząbki do środka. Tutaj znowu potrzebujemy troszeczkę takiej manualnej sprawności i precyzji, więc to zajmie chwilkę czasu. I dociskasz z różnych stron, oczywiście musisz troszeczkę zaczekać, aż klej wyschnie, ale musisz też cały czas z tym pracować, żeby ząbki dokleiły się do środka kapeluszy. Tak, ja sobie to też teraz wzmocnię jeszcze takimi taśmami od środka, które mi te wszystkie ząbki złapią. To wystarczy kawałek szarego papieru w takim pasku i przyklejam z jednej, później z drugiej strony. I nasz kapelusz jest właściwie gotowy, jest wzmocniony. Oczywiście jak zwykle musicie chwilkę zaczekać i pan Misiu właściwie już może chodzić w takim kapeluszu. I teraz od was zależy, jak sobie go ozdobicie. Ja tradycyjnie mam przygotowane pieczęteczki, więc sobie przybiję takie pieczątki w kształcie kwiatów, troszeczkę kwiatów, domaluję kropki. Na koniec jeszcze zawiążę tasiemkę i nasz kapelusz jest gotowy. Tak, tak się prezentuje pani Misia i dziękuję wam za dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Miłej zabawy.